Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku serii Kulo Chłosta i będę w niej, w tej serii, w tym odcinku chłostała pracę widzów, którzy są tego chętni, wstawili zdjęcia do specjalnej grupy, czekają teraz na swoją chłostę albo czasem pochwały i zaczniemy dzisiaj od Weroniki. Ja jestem Wera i mam 22 lata, jestem z Warszawy, a dokładnie z Targówka. Paznokciami zajmuję się od około 5 lat, jak na razie tylko dla siebie, ale to się zmieni za parę kursów. Mam dwa kursy, od Pauliny Pastuszak pakiety i od Was do szkolenia z piłowania. Paznokcie przedłużone na formach z Indigo żelem z Claresy. French zrobiony Sugar Effects od Indigo. Z mojej własnej analizy zauważyłam, że wskazujący jest za krótki, a środkowy lekko poszedł do góry, a mały ma w porównaniu do innych za duży apex. Pozdrawiam i chłosta Edytka. No to pokaż. Okej, okay, mamy Baby Pink, też go mam. Super, super żelik z Claresy. Tutaj szugarek, frezików za bardzo nie widać na takim szarym tle. Dobra, pilnik, szablony różne, okej, okay, spoko, każdy inny i dobrze, bo warto mieć właśnie szablony o różnych, na przykład kształtach tutaj jajeczka przy wolnym brzegu, bo wtedy jest mniej docinania do konkretnego paznokcia od razu. A dobra, płytka, płytki, uśmiech, no to biorę na przykład Indigo, nie? Tam, no, wierzcie mi, szablonów nigdy za dużo. I tak, tutaj mamy z czego? Praca na szablonach, budowa żelowa, piłowanie, okej. Okay. Czyli, aha, tu jeszcze mamy drugi, mani, frezarka, budowa. O, dobrze, no to taki fajny pakiet, no dobrze, bo tutaj, jeżeli na przykład byś korzystała tylko i wyłącznie z doszkolenia, z piłowania, to tak jak często powtarzam w odcinkach tutaj chłosty, to nic nie da, jeżeli będziesz potrafić tylko piłować dobrze, co z tego, jeżeli wcześniej źle zbudujesz paznokieć, co z tego, jeśli wcześniej źle podłożysz szablon, to choćbyś najlepiej na świecie potrafiła piłować, była mistrzynią świata w piłowaniu, nie wszystko dasz rady uratować, jeżeli wcześniej szablon był źle podłożony albo był na przykład niedobudowane były krawędzie dolne chociażby, więc tutaj no, pamiętajmy, uczmy się całościowo, nie tylko doszkoleniami z jakiegoś konkretnego etapu, modułu, ja to nazywam moduł, mamy tak, moduł przygotowanie płytki, moduł szablony, moduł budowa, moduł taktyka piłowania i moduł kolor top. Okej, sprawdźmy te paznokcie. Od góry wyglądają dobrze, faktycznie. Jest tutaj to praca dość estetyczna. Czasem się zdarzy jakaś, widzę tutaj ranka gdzieniegdzie. French wygląda dość estetycznie, chociaż do tak zbudowanego migdała i tej długości ogólnie nie wysuwałabym tak mocno tego łożyska. Zrobiłam po prostu grubszy ten French. No, wskazujący wygląda troszeczkę szerzej od reszty. Nie wiem, czy tutaj twój naturalny paznokieć jest po prostu szerszy. I z tego, co widzę, czasem... Gdzie ten screen? Czasem ci jakiś paznokieć troszkę ucieknie, bo jak sobie zobaczymy serdeczny, a właściwie jego oś, tak mniej więcej, no właśnie, tak mi się wydawało, że ucieka trochę tak jakby do środka dłoni, więc tutaj kopsnij go troszeczkę bardziej w lewo. Ten, przypuszczam, że szablon przy przedłużaniu, kopsnij troszeczkę bardziej w lewo. Pamiętaj o tym, żeby według wszystkich paliczków sobie szablon podłożyć. I co jeszcze pisałaś, że, a to chyba od boku, że wskazujący za krótki. Czy ja wiem, czy za krótki? Być może troszeczkę tak, ale jest na pewno za szeroki. Więc tutaj trzeba by było coś zrobić, czy tam zacisnąć, czy no nie wiem, czy coś z szablonem mocniej ścisnąć, żeby był bardziej wąski, to wtedy nawet, bo on, a zobaczmy, nawet gdyby był tej samej długości, to i tak optycznie może troszeczkę wyglądać, jakby był krótszy, bo jest szerszy. Po prostu jest szerszy. No i chyba tak tego niestety nie zrobimy. No niestety. Bo są z innej perspektywy te paznokcie. No właśnie. No, z innej perspektywy są, a ja tak tego akurat nie potrafię, wiecie, obrócić. A to jest tak na skos, to... No może faktycznie ciutkę jest krótszy od reszty. No dobra, jest krótszy od reszty, a co za tym idzie, no, że jest też i grubszy, no to już to w ogóle się rzuca w oczy. Od boku napisałaś, że co?
Środkowy lekko poszedł do góry, a mały apex, tak? Środkowy lekko do góry. Wydaje mi się, że to raczej kwestia tego, że troszeczkę inaczej tu podłożyłaś szablon, więc tutaj musiałabyś przejść lekcję, na przykład, to jest migdał klasyczny, tak? Raczej taki troszeczkę wchodzący, no dobra, taki, można go troszeczkę w klasyka podciągnąć. Tu byś potrzebowała takiej lekcji, która ci wytłumaczy, pod jakim kątem, jeżeli patrząc od boku, patrzymy na palec, pod jakim kątem podłożyć szablon do jakiego kształtu i do jakiej płytki paznokciowej. Bo to nie jest tak, że do jakiegoś kształtu zawsze tak samo podkładamy szablon. W lekcji migdał klasyczny, jak leżałem na sobie, tam się dowiesz, pod jakim kątem do danego kształtu płytki paznokciowej podłożyć szablon, żeby właśnie każdy paznokieć był taki sam, bo tutaj po prostu przypuszczam, że mogło być tak, że podłożyłaś tak samo szablon jak przy reszcie paznokci, ale płytka paznokciowa twoja naturalna jest inna, więc to tak, dlatego to tak wygląda. Albo coś w przypiłowaniu gdzieś za mocno przypiłowałaś. Ciężko stwierdzić, patrząc już na efekt taki finalny tego, co tutaj zrobiłaś, więc albo sobie wróć do tych szablonów, ale z tego, co kojarzę, bo nie wiem, czy czasem sobie nie przeszłam tego szkolenia z szablonów tutaj, bo wiecie, że ja uwielbiam się szkolić online. Właśnie, nie wiem, czy czasem w tym szkoleniu, w tym doszkoleniu chyba nie było w ogóle mowy o tym, pod jakim kątem podłożyć szablon. Może dlatego też tego tutaj nie potrafiłaś wprowadzić w życie. Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale z tego, co pamiętam, raczej tam tylko było pyk, pyk, pyk podłożyć i według osi i tak za bardzo to chyba nie było. Dobrze. Mimo wszystko jest naprawdę praca bardzo ładna. Podobają mi się tego typu grzbiety, tego typu krawędzie dolne leciutko lecące do góry, takie jakby odbicie lustrzane grzbietu. Krawędź dolna, kiedy jest odbiciem lustrzanym grzbietu, mi osobiście się bardzo podoba. A co za... Możecie nie wiedzieć, o co mi chodzi, bo odbicie lustrzane, co to jest? Tak, jak ktoś nie wie, to sobie teraz zobaczy. O kurczę. Odbicie lustrzane grzbietu. Tak. Kiedy sobie odbijemy lustrzanie grzbiet, trochę niżej, o tak, to widzimy tak, ta linia, jak ją odbijemy tutaj, jest taka sama, tylko że, rozumiecie? Tak? Jest to samo z tej strony, nie? Odbicie lustrzane, kumacie odbicie lustrzane. Serio, ja naprawdę muszę to czasami tłumaczyć takie rzeczy proste, bo dla niektórych są proste, a dla innych nie. Więc mi się taki migdał bardzo podoba. Z odbiciem lustrzanym grzbiet, krawędź dolna. Dobra, lecę dalej. Cześć, pochodzę z Wrocławia, od jakiegoś czasu mieszkam w Niemczech. Mam 34 lata, od półtora roku zajmuję się dwójką dzieci. Mając 18 lat zrobiłam kurs przedłużenia metodą żelową. Czekaj, to dawno temu. Wtedy planowałam zostać stylistką paznokci, ale nie pykło. Paznokcie robię tylko sobie, tutaj zdjęcia pazów przedłużanych na szablonie, na tipsie, przepraszam. Po półtora rocznej przerwie po urodzeniu dziecka nie ogarniałam tematu. Wykupiłam podstawowy pakiet kursów Kulo, ale jeszcze nie miałam kiedy się zakręcić w temacie. Dobra. Moim piętą Achillesową są wolne brzegi. Na zdjęciach z 23 niepoprawnie użyłam słowa rekonstrukcja. Chodziło mi o nową stylizację. Aha, dobra, bo tutaj sobie podpisałaś. Rekonstrukcja, czyli po prostu od nowa przed... Ojoj. To jest na tipsach, tak? Ojoj. Ojojoj. Ojojojoj. To widać tak, jak naprawdę jakbyś przeszła to szkolenie w tym... te ileś tam lat temu i już tak została. My teraz, kochana, zupełnie inaczej pracujemy. Chociaż prace nie są do końca złe, tylko patrząc od spodu, tu mi się bardzo nie podoba ten paznokieć, gdzie jest taki pofalowany i źle wypiłowany, przepiłowany wręcz. Jest tu sporo estetyki, tylko ty musisz nadgonić z wiedzą te wszystkie lata, w których nie pracowałaś w zawodzie. Okej, okay, mamy tego typu tipsy, więc spoko, bo to widać, są już tipsy takiej nowszej generacji, czyli fajnie idą linie boczne w miarę takie są okej, okay. Tutaj krawędzie dolne idą równiutko, grzbiet leciutko. Dobra, te tipsy są w porządku, no tyle dobrze. I pamiętaj, no chyba, że to są leczne tipsy. Używaj tipsów, jak lubisz tipsy, to bardzo ci polecam tipsów, używać tipsy przezroczyste i kleić je na bazie, ok? Wtedy będziesz mogła uniknąć wszelakich związanych z tipsami niedogodności, typu klej coś tam nie styknął, albo od spodu woda się dostaje, wiecie,
jeżeli klej się przytknie do paznokcia, to to jest inny rodzaj przyczepności niż taki żelowa przyczepność, akrylożelowa czy akrylowa przyczepność. Klej to jest klej. Jakby klej trzymał, to sobie wszyscy kleją gotowe sztuczne tipsy, kochani. To nie jest takie proste, więc tutaj polecam naprawdę, lubicie tipsy, to używajcie przezroczystych tipsów, matówcie je oczywiście od wewnątrz i używajcie bazy, może być hybrydowa, bo jest fajna, elastyczna, fajnie, to bardzo fajnie scali tipsa z płytką paznokciową. No i przede wszystkim szkolonko z piłowania paznokcia i z budowy paznokcia by Ci się tutaj przydało, bo z szablonów nie, skoro używasz tipsów, bo tutaj no, to możesz pominąć. Jeżeli chodzi o manikir, też możesz sobie... A nie, to by się przydało, bo nie wygląda to źle, ale też te skórki za bardzo ruszone nie są, więc szkolenie z manikir, szkolenie z budowy paznokcia, bo już podstawy masz tipsa, szkolenie z taktyki piłowania przede wszystkim, kolor top. Myślę, że masz na tyle estetyki, że sobie świetnie poradzisz z tym, ale mimo wszystko dobrze byłoby, jakbyś się doszkoliła, czyli przedłużanie to jest tutaj, tak? Poza tym już wiem, skąd te wycięte krawędzie dolne, bo ty... Dobra, tu by nie było tak źle, gdybyś kupiła tipsy migdały, a ty właśnie te baleriny, takie a la baleriny, chciałaś wejść z tej baleriny w migdał, to nie zawsze wychodzi. Właśnie często wychodzą później takie przepiłowane krawędzie dolne, więc tutaj wystarczy, że dokupisz sobie odpowiednie kształty tipsów i będzie naprawdę dobrze. Ze swojej strony polecam Ci, żeby nie musieć całego kursu z przedłużania kupować, bardzo Ci pomoże kurs uzupełnienia paznokci. Mój. Albo odnowy, albo jeden i drugi. Popracujesz nad tempem pracy i nad tym wszystkim, żeby to było naprawdę wszystko fajne i schludne. I mani też tam troszeczkę jest w tych kursach. Polecam serdecznie, Ula, i życzę powodzenia. Następną osobą jest Anna. Witam ekipę Kulo, mam na imię Ania. Anna, mam 24 lata, pochodzę z Sokołowa Podlaskiego, na co dzień studiuję informatykę. Paznokciami interesuję się od około 7 lat. W czerwcu skończyłam kurs manikir, niestety, ale gdzieś certyfikat się przede mną schował. Wiedzę czerpię z YouTube'a oraz mam wykupione kursy na Kulo. Któregoś razu na live wspomniała... Na live wspomniała? Kto wspomniała? Wspomniałam? Ja? Albo o zrobieniu paznokci osobie, która ma problem z ruchomością dłoni z powodu niepełnosprawności, porażenie splotu bankowego lewego, spore ograniczenia ruchowe, spowodowanej błędem lekarskim, paznokcie wykonane z zaległą ręką z właśnie wspomnianym przeze mnie, problemem. Na co dzień jestem osobą praworęczną, paznokcie wykonuję sobie, rodzinie, czasami znajomym. Paznokcie zostały przedłużone żelem na szablonie, skórki opracowane frezarką oraz cążkami. Zdjęcie użytych produktów dołączone w komentarzu. Liczę na pożądną chłostę. Chętnie usłyszę, jak można udoskonalić moją pracę. Ale czekaj, to w sensie ty jesteś osobą, że masz problem z ruchomością dłoni, tak? Ja się nie znam na tym. Ja nawet nie wiem, co się to dzieje wtedy, więc... Nie wiem, czy będę się czuła komfortowo chłoszcząc. Wiedząc, że masz jakieś nie do końca, jesteś w stanie coś tam jakoś, nie wiem, się obrócić ręką czy co, no nie wiem. O, znowu Klaresa. Kurczę, widzę, że Klaresę lubicie, dziewczyny. Jeżeli lubicie Klaresę i konkretnie tę serię, to zapraszam Was, zrobiłam takiego fajnego live'a właśnie z tą serią produktów. O, nawet mam... Ten kolor chyba konkretny, natural. Tak, nawet mam ten konkretny tutaj kolor. Wszystkie cztery kolory z tej serii zrobiłam Wam live'a i pokazałam Wam różne rzeczy, czy to wzmocnienie płytki paznokciowej, czy przedłużenie, czy korektę, czy odnowę. Tego typu konsystencją zapraszam Was serdecznie na live z Klaresą, który jest zapisany na YouTubie. A teraz wracam. Widzę tutaj dość porządne stanowisko, bo jest pochłaniacz, są fajne formy, fajna frezarka, taka w miarę. No, mostek to już wiemy, co z mostkami, do czego używamy, na pewno nie do paznokci swoich, własnych, tylko ewentualnie tipsów. Szczoteczka, odtłuszczacz, waciki, ej, mam taki sam, zobacz, czuję się jak normalnie. Dobrze, tutaj mamy Klaresę, New Kui Baza, primer. No to jak już Klaresy używasz i prawie wszystko masz z Klaresy, to używaj też bazy z Klaresy, bo nie do końca jestem przekonana do tego, czy ten primer
będzie w miarę kompatybilny z tą bazą. Więc tutaj, żeby sobie tak jakby zawęzić pole tego, że coś mogło później tak, to używajcie produktów tej samej marki, wtedy no, jest bezpieczniej o wiele. Mamy cążki, ale to z jakiej firmy cążki? Nie wiem, nie widać, ale tak nie wyglądają zbyt... No dobra, zobaczmy. Okej, okay, od frontu, paznokcie, od góry. Ja nie wiem, na ile ty jesteś w stanie stabilnie trzymać rękę, bo to tak wygląda, jakbyś faktycznie troszeczkę ta ręka drżała podczas wykonywania tych paznokci. Serdeczny trochę się rozszerza. Być może to jest kwestia tego, że za dużo tutaj na wolnym brzegu jest masy, albo za mało przy skórkach. Jedno z dwojga. Są... Kurczę, ja nie wiem, co ci mam tutaj teraz doradzić, bo tak jakby... No dobra, no na pewno patrząc od boku, to musisz pamiętać o tym, żeby ten garbek, który tu się tworzy, tak, żeby ten garbek, czyli apex, przesunąć w stronę przy tej długości, przy tym kształcie, tak jakby na środek całej długości, więc jak tu masz całą długość paznokcia, to on niech jest na środku, do tych konkretnych paznokci, na środku. I finalnie, żeby te paznokcie wyglądały... Zaraz może pokażę. Zostaw łapkę! Subka też! O tak, żeby grzbiety gładko szły. Gładko. Zamiast tak jak takie wielbłądki iść... O tak. Bo ty masz ten grzbiet tutaj. One muszą gładko, gładko wyrastać. Od skórek. I tak wtedy paznokieć najbardziej fajnie, naturalnie wygląda, no i też apex jest w odpowiednim miejscu, bo nawet kiedy odrośnie nam paznokieć, to dalej jest tak jakby ta masa na tyle gruba, żeby jednak się w strefie stresu nie złamał ten pazur. Bo to by się wszystko przesuwa na wolny brzeg. I co my tu mamy? Czy to są szablony, czy to tutaj zostaw strony świadoma stylistka? No dobra. To są szablony, tak? No to szablony musisz ewidentnie niżej podkładać, czyli fajnie by było, jakbyś jeszcze sobie odświeżyła lekcję z szablonów, tak. I kolejna osoba, jest to Vanessa i napisała Vanessa tak. Hej, jestem Vanessa, mam 22 lata, mieszkam koło Poznania. Skończyłam szkołę kosmetyczną, robię sama paznokcie od 4 lat, nadal muszę dość sporo popracować. Nie mam kursów, uczę się z internetu. Skórki opracowane fryzarką i przedłużenie żelem. Dobra, zobaczmy jak... Oj, Zuzia! Zuzia jest następna. Oj, Vanessa! Żółta kartka, koleżanko. Żółta kartka. Nic mi te informacje nie mówią. Dlatego dzisiaj dostajesz żółtą kartkę za niezastosowanie się do zasad chłost. Przez co tu prawie nic nie widać. Poza tym jeszcze wstawiłaś kolaż paznokci, które są... Jezus Maria, co się tu stanęło? Vanessa, tam jest bardzo źle. Dość sporo popracować, no to jest mało powiedziane. Ty jak najszybciej skończ sama pracować, idź na jakieś szkolenia, na jakieś warsztaty, w jakiś kurs wykup online, miel go, ale taki kurs podstawowy, czyli żeby było żeby było jak podłożyć szablon, jak zbudować paznokieć, jak wypiłować paznokieć i na koniec jak przygotować paznokieć do nałożenia koloru topu i nałożyć ten kolor top. Bo tu jest naprawdę, to jest jedna ze słabszych prac, jakie kiedykolwiek widziałam. Tu jest bardzo źle, w ogóle wszystko ci spłynęło na boki. I w Apexie prawie zero, a boki bardzo, bardzo, bardzo grube, takie beczuły się porobiły wręcz. No jest bardzo źle, Vanessa, no nie ma sensu tutaj już dalej się rozwodzić nad tym, co, gdzie, jak źle, bo jest grubo, w przenośni, dosłownie i w przenośni jest grubo. Więc szybciutko szkolonko, do tego kształtu z moich to polecam, nawet nie idź w ten kształt, jeszcze dla ciebie za wcześnie, idź w migdał klasyczny. I najlepiej akrożelem. Coś, co pozwoli ci na troszeczkę więcej czasu przy zastanowieniu się podczas budowania paznokcia. Akrylożel, bo ty sobie z żelem w ogóle nie radzisz. Za wolno pewnie pracujesz, wszystko pospływało, albo po prostu taki produkt masz, spływający bardzo mocno, przedłużony żelem. Nawet nie napisałeś jakim, więc mam za mało informacji, więc taka chłosta jest, same chłostanie bez mówienia, co faktycznie poszło nie tak, bo
bo tak jak powiedziałam, żadnych produktów nie wstawiłaś, no nie szcimia, tak? Taka marnacja potencjału, jak najszybciej naszkoleniowane są, jak najszybciej. Dobrze, to ostatnia teraz osoba Zuzia, jak już ją wcześniej wywołałam przez przypadek. Cześć wszystkim, nazywam się Zuzia, mam 24 lata i mieszkam w Łodzi. Aktualnie jestem studentką drugich studiów magisterskich. Paznokcie wykonuję od pierwszej klasy liceum, jednak były to tradycyjne lakiery. Do tego czasu nie malowałam ich nawet odżywką ze względu na to, że bardzo mocno obgryzałam paznokcie. Pierwsze hybrydy zaczęłam wykonywać w połowie 2017 roku, kiedy to kupiłam swój pierwszy zestaw z semilaka. Aktualnie próbuję swoich sił także z żelem, jednak na razie miałam tylko jedno podejście. Do tej pory paznokcie traktowałam jak coś, co trzeba zrobić i mieć z głowy. Nie zagłębiałam się w bardziej techniczne rzeczy, jednak odkąd trafiłam na kanał Clue, pierwsza połowa 2022 roku, postanowiłam zacząć zdobywać wiedzę, żeby moje paznokcie były lepsze. Swoją wiedzę czerpię głównie z kanału Kulo oraz Indigo. No, z Indigo to masz... To jest bardzo fajny kanał, tylko tam jest taki miszmasz technik, produktów, wszystkiego. Osoba początkująca, ja nie wiem, czy ona się tam odnajdzie, bo tam jest dużo instruktorów i praktycznie prawie każdy z nich prezentuje jakąś inną technikę, gdzie jedna z drugą technik, no nie do końca zawsze się to, można mieszać te techniki ze sobą. Na przykład takie podkładanie szablonów do takiego budowania i na odwrót. Więc, kurczę, polecam osobom początkującym, albo takim, które chciałyby po prostu sobie w miarę poprawnie zacząć robić paznokcie, wykupienie kursu podstawowego online, bo wtedy masz od A do Z wszystko wytłumaczone jedną techniką i możesz się jej nauczyć i potem stwierdzić, czy ci ta technika pasuje, czy nie. Dobrze. Jednak przed świętami zakupiłam swój pierwszy kurs od Edyty, ekspresowe przedłużanie paznokci. To też nie jest dobry przykład, bo to jest... styl pracy sprzed, nie wiem, 6 czy 7 lat. To jest mój pierwszy kurs nagrany w 2016 chyba roku. Fajny jest ten kurs, jednak i on jest mega, wiadomo, że dużo tańszy niż kursy, które teraz nagrywam. Fajnie jest nagrany, w miarę fajne są te techniki, tylko są tam rzeczy czasem powiedziane, które no już dzisiaj wiemy, że są nieaktualne. A są ludzie, którzy nie kumają czaczy, czasem kupią kurs, a nie przeczytają, że to jest o co chodzi w tym kursie, kiedy był nagrany i tak dalej. I sobie myślą, że... No, Edyta dalej sobie myśli, że frezów nie trzeba na przykład sterylizować albo tego typu rzeczy. Więc pamiętajcie, weźcie na to poprawkę, nie? Że ja jestem pierwszą osobą, która zaczęła w ogóle nagrywać kursy online w Polsce i już ruszyliśmy z pełnego kopyta. Super montaż, super kamery, wszystko super i te kursy do dzisiaj są lepsze niż od niejednej instruktorki, która w tych czasach teraz nagrywa kursy, więc no, dlatego też dalej je sprzedajemy, bo naprawdę jest fajna ta wiedza tam, co nie oznacza, że można robić lepiej, szybciej, sprawniej. Dobrze, dość nagadałam się. Dzisiejsza stylizacja to hybryda na naturalnej płytce wykonana... Aha, przed Wigilią. Jednak zdjęcie wykonane dopiero dzisiaj, bo świąteczna gorączka pochłonęła mnie w całości. Moim największym problemem są ultra wrażliwe skórki, co widać na zdjęciu. Dzisiaj rano je poprawiłam i wycinałam ponownie. No to sobie zrobiłaś odrost. Dobra. Oraz nadawanie kształtu i chyba przepiłowane krawędzie boczne. Jak robicie sobie po tygodniu znowu skórki, to wiecie, to odsłuchaniecie znowu płytkę paznokciową, robiąc sobie jeszcze większy odrost niż był wcześniej, więc nie wiem czego się spodziewać. Dopiero niedawno się dowiedziałam, że można je przepiłować. Edytko, liczę na bożoną chłostę, która przypomni mi pierogi z poprzedniej Wigilii. Pozdrawiam całą ekipę Kulo razem z kuleczką. PS2, puszek Godzilla odmienił moje życie. Do młodego jeszcze muszę się przekonać, bo frezarki używałam dopiero od sierpnia. Aha, używasz dopiero od sierpnia frezarki. Pamiętaj, to na początek tak, 4000 ci wystarczą i na ultra płasko trzymaj młodego. Dorzucam także zdjęcia produktów, które używałam przy stylizacji. Trążki pochodzą z Neonail, natomiast prez do ściągania masy jest z ABBA. Otóż czacza do paznokci nie ma na zdjęciu, ze względu na to, że został przelany do buteleczki bez etykiety. Dobra, zobaczmy. Ej, no dobra, nie jest tak źle. Tak mnie nastraszyłaś, a naprawdę praca nie jest tragiczna. To chyba... Jeszcze raz, co to jest? To jest mani hybrydowy, tak? Hybryda naturalnej płytce. Dobra, tutaj budowy jakiejś takiej mega nie trzeba robić. Czy przepiłowałaś krawędzie dolne? Nie. Wydaje mi się, że po prostu to jest kwestia tego... One są prawidłowo wypiłowane. Leciutko są
no, zwężone te paznokcie. Tu raczej kwestia jest tego, żeby sobie potrafić odpowiednio bazą budującą, bo nie każdym to możemy, budującą bazą, wypoziomować płytkę paznokciową, żeby była ładnym, bez garbka, ładnym właśnie łukiem, a nie takim plaskaczem. Oj. O, zobacz, no takie lekkie wypoziomowanie płytki paznokciowej, lekki apeksik, bardzo delikatny. I już te paznokcie wyglądają dużo, 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 moim zdaniem oczywiście lepiej. Więc myślę, że z piłowaniem nie jest najgorzej, bo to i tak tylko mani hybrydowy, więc tutaj za dużo nie podziałamy. Dodam jeszcze kilka zdjęć tej samej stylizacji, tylko w lepszym świetle. No i jest tutaj sporo estetyki. Ja bym tutaj na Twoim miejscu tylko zaczęła po prostu nadbudowywać płytkę paznokciową, żeby było też estetycznie i przede wszystkim później ten paznokieć jest mocniejszy. Co to Mani nie jest źle. Cążki nigdy ostrzem w dół, koleżanko, już pewnie są stępione. Ojoj! Ojoj, lampa tunelowa, ojoj! Jak najszybciej to pieroństwo do kosza! Jak najszybciej! Kupisz sobie już chyba za 30 zł Sanwankę, ten taki model, który ja mega polecam. Nawet w serii testach były trzy fajne kolory. Była różowa, była srebrna i była taka turkusowa. Ten model, chodzi o ten model, ale najczęściej są spotykane właśnie takie białe te modele. Diody, koleżanko, diody, bo te żarówki trzeba często wymieniać. One świecą, a już nie utwardzają tak, jak powinny, ale nie mówią, ej, wymień mnie. Tylko po prostu nie utwardzają dobrze i paznokcie lubią się rozwarstwiać na przykład. Więc jak nauczysz się nadbudowywać paznokcie bazą, plus wymienisz lampę, to ja już będę szczęśliwa. I to mi starczy, nie? I tego Wam życzę, żebyście pilnowali swoich lamp i przestali używać lamp mostków, kochani, bo to było modne, no czy modne. Tego się używało 20-15 lat temu. Dzisiaj mamy rok 2023. Lampom tunelowym mówię nie. I z tym przesłaniem się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa. Napisz w komentarzu, czy jesteś team samouk, czy team wolę skorzystać z czyjejś wiedzy.